Papież Franciszek uderzył kobietę. Po całym zdarzeniu odszedł oburzony. Dramatyczne chwile z udziałem duchownego zostały zarejestrowane przez kamery. Papież Franciszek spotkał się w sylwestrowy wieczór z wiernymi na placu Świętego Piotra na corocznym składaniu życzeń z okazji Nowego Roku. Doszło tam do porażającego momentu. Papież Franciszek uderzył kobietę na placu SW. Piotra. Spotkanie na placu Świętego Piotra jest już coroczną tradycją. W noc sylwestrową papież wychodzi na ulicę, by spotkać się z wiernymi, którzy znaleźli się w stolicy papieskiej. Dzięki temu można było znaleźć się niezmiernie blisko samego papieża. Incydent, który nagrały kamery, przedstawia papieża Franciszka, którego kobieta najpierw siłą przyciągnęła do siebie, a następnie ścisnęła bardzo mocno w rękę. Bolesny uścisk został przerwany przez papieża uderzeniem jej dłoni. Dopiero zachowując się w taki sposób duchowny mógł uwolnić swoją rękę. Papież Franciszek. Na nagraniu do sieci trafiło już nagranie, które zamieściły lokalne media. Widać na nim przebieg całego zdarzenia. Przyglądając się bliżej całej sytuacji widać, że papież Franciszek po uderzeniu kobiety mówi coś do niej, po czym odchodzi oburzony. Sytuacje, w których wierni mogą znaleźć się tak blisko Franciszka, są niezwykle rzadkie. Kobieta, która została uderzona przez niego, na pewno znajdowała się pod wpływem silnych emocji, których nie kontrolowała, przez co mocniej niż mogłoby się wydawać ścisnęła dłoń papieża. Dzisiaj grzeje, 1. Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie zakończenia kariery. Wymowne słowa Polaka 2. Najgorszy finał imprezy w polskim mieście. Nie żyje 39-latka, szybka akcja ratunkowa nie pomogła, chociaż nagranie przedstawia niewłaściwe zachowanie Franciszka, duchowny nie miał w tej sytuacji innego wyjścia. Ból, który musiał odczuwać na skutek uściśnięcia przez kobietę, widoczny na nagraniu, pokazuje, że rozwiązanie, na które się zdecydował, było w tym momencie jedynym rozsądnym. Tym bardziej, że chwilę wcześniej mocował się z kobietą, która mimo tego nie chciała wypuścić papieskiej dłoni z rąk. Najlepsze newsy dnia, źródło, RMF24. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.